Witajcie! Z tego, co wiemy z historii, większość znalezisk archeologicznych nie była szczególnie przyjemna czy miła. Wiele odkryć uderza swoją obrzydliwością, grozą i po prostu zaskakuje. W tym wideo pokażemy Wam, jak okropne mogą być niektóre znaleziska archeologiczne. Sztylety wykonane z ludzi. Do końca ubiegłego wieku wojownicy z Nowej Gwinei używali kościanych sztyletów w walce wręcz. Często wykonywano je z kości udowych, dużych nielotów, zwanych kazuarami. Ale zdarzały się też rzadsze i wysoko cenione sztylety. Były one wykonane z ludzkich kości. Ta broń powstała ze szczątków ludzi o wysokim statusie. Zwykle byli to ojcowie wojowników, którzy najwyraźniej chętnie oddawali swoje kości na takie cele. Sztylety noszono na piersi, tym bardziej, że te wykonane z ludzkich szczątków były znacznie bardziej wyszukane i ozdobne. Nadawało im to status bardziej ceremonialny niż praktyczny, ale antropolodzy chcieli wiedzieć, który rodzaj broni okaże się w rzeczywistości najlepszy. Przetestowali 11 sztyletów, 6 z kazuarów, 5 z ludzi i odkryli, że ostrza wykonane z ludzkich szczątków zachowały więcej naturalnej krzywizny kości i były mocniejsze od tych pierwszych. Nastolatek znalazł rodzinny skarb hrabiego. 14-letni Polak o imieniu Patryk przypadkowo odkrył hrabiowskie dokumenty rodzinne i kosztowności ukryte w ziemi w lesie. Przedmioty należały do jednej z najbardziej wpływowych rodzin pruskich, Finkensteinów, do których należał majątek w Głubławkach. Od ponad 70 lat znalezione przedmioty leżały w ziemi w blaszanych puszkach. Stwierdzono, że kilkadziesiąt dokumentów i innych przedmiotów zachowało się w doskonałym stanie. Główna część odzyskanych przedmiotów należała do hrabiego Hansa von Finkensteina, który posiadał majątek do 1945 roku. Znaleziono dokumenty, pamiętnik z czasów I wojny światowej oraz testament hrabiowski z herbem rodowym i pieczęcią lakową. Odnaleziono też rzeczy osobiste hrabiego, mundury i rozkazy wojskowe, sprzęt myśliwski, elementy garderoby, okulary, zegarki kieszonkowe, biżuterię, srebrne ozdoby, a także pocztówki, listy i zdjęcia rodzinne w albumach. Rodzice chłopca niezwłocznie zgłosili znalezisko władzom lokalnym, które przekazały je Służbie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego, po czym kosztowności przewieziono do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Elblągu. Informacja o skarbie ujrzała światło dzienne w 2018 roku, choć samo odkrycie miało miejsce rok wcześniej. Inwentaryzacja i przeprowadzenie pewnych badań w miejscu odkrycia zajęło więc bardzo dużo czasu. Wyjątkowa ikona za 24 miliony euro. Artefakty można znaleźć nie tylko przekopując się przez starożytne groby i zaginione miasta, ale także we własnej kuchni. Starsza mieszkanka francuskiego miasta Compiègne postanowiła sprawdzić, ile może kosztować jej stara ikona, która wisiała nad piecem. Kobieta nie znała dokładnej nazwy obrazu ani przybliżonego wieku. Okazało się, że to najcenniejsza ikona XIII wieku, namalowana przez florenckiego malarza Cimabue. Udało się to udowodnić dzięki metodzie fotografii w podczerwieni. W rezultacie obraz trafił na aukcję za 24 miliony euro. Powodem tak wysokiej ceny była wyjątkowość pracy. Powstała ona na przełomie średniowiecza i renesansu, będąc wspaniałym przykładem sztuki protorenesansowej, łączącej cechy dwóch epok i, można by rzec, wówczas bardzo eksperymentalnej. Korpolit Lloyds Bank. Nie wszystkie obrzydliwe odkrycia archeologiczne wskazują na naszą morderczą przeszłość. Niektóre artefakty mogą być szokujące z zupełnie innych powodów. Na przykład korpolit Lloyds Bank może być największym kawałkiem skamieniałego ludzkiego kału w historii. Znaleziono go w 1972 roku podczas prac budowlanych oddziału Lloyds Banku w Yorku w Anglii. To znalezisko o długości 7 cali i średnicy 2 cali pochodzi z IX wieku naszej ery. Uważa się, że pochodzi od Wikinga, który mieszkał w osadzie znanej wówczas jako Jorvik.
Analiza mikroskopowa skamieniałego kału ujawniła ślady ziaren, pyłków i otrębów zbożowych. To wskazywało, że jego twórca, tak go nazwijmy, był na diecie złożonej z chleba. Korpolit nadal zawierał jaja pasożytów, co podpowiadało, że dana osoba była zarażona włosogłówką i ludzką glistą, niebezpiecznym pasożytniczym robakiem, który może przeniknąć do tkanek i wydostawać się przez wszystkie ludzkie otwory, w tym nawet kąciki oczu. Może to nic ładnego, ale korpolity mogą dostarczyć nam informacji o zdrowiu i diecie przeciętnego człowieka z minionych epok, których nie da się uzyskać z książek czy dawnych zapisków. Archeolodzy, którzy specjalizują się w tego rodzaju badaniach, nazywani są paleoskatologami, a ci, którzy badali korpolit Lloydsbank, uważają go za równie cenny jak klejnoty koronne. Wewnątrz mumii egipskiego jastrzębia. Amerykańscy badacze zbadali mumię ptaka, którą uważano za szczątki jastrzębia. Okazało się, że pod kokonem znajdują się szczątki świętego Ibisa, który nawet częściowo zachował tkanki miękkie i pióra. Według naukowców to znalezisko, które przez długi czas było przechowywane w pewnej placówce edukacyjnej, ma około 1500–2000 lat. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie starożytnymi egipskimi mumiami zwierząt. Ponadto stało się możliwe wykonywanie trójwymiarowych rekonstrukcji ich struktury wewnętrznej bez naruszania integralności za pomocą rentgenowskiej tomografii komputerowej. Ludzkie mumie są również aktywnie badane tą metodą. Na przykład niedawno egiptolodzy po raz pierwszy zbadali mumię Amenhotepa I i odkryli, że jego szczątki zostały poważnie uszkodzone przez rabusiów. Zbadano także dwie starożytne egipskie mumie z Doliny Królów. Absolwentka Cornell University, Carol Ann Barsody, zbadała przypuszczalną ptasią mumię, która znajdowała się w kolekcji jej uczelni, opisana jako mumia jastrzębia. Dokładne pochodzenie tego artefaktu pozostaje jednak nieznane, ponieważ nie ma informacji o tym, jak trafił on na uniwersytet. W wyniku przeprowadzonych badań odkryto, że pod kokonem rzeczywiście znajdują się szczątki ptaka, który zachował nawet niektóre tkanki miękkie i pióra. Okazało się, że jedna z nóg tego ptaka była złamana, zanim jeszcze go zmumifikowano. Ponadto po śmierci, prawdopodobnie podczas transportu, złamaniu uległ też dziób. Waga mumii wynosiła 942 gramy, a jej wiek, według badaczy, to około 1500–2000 lat. Być może jeśli w przyszłości uda się wydobyć DNA z tkanek miękkich tego świętego Ibisa, naukowcy będą w stanie określić miejsce, z którego pochodził. Skarby rzymskiej czarownicy. To absolutnie niezwykłe znalezisko wykonane w Pompejach. W jednym ze stosunkowo niedawno odkopanych domów szlachty rzymskiej znaleziono skarb z wieloma cennymi rzeczami. Ich wartość fizyczna nie należy do zbyt dużych. To koraliki, figurka w kształcie penisa, dwa lustra, naszyjnik, elementy ozdobne z ceramiki szkliwionej, brązu, kości i bursztynu oraz wyrzeźbiona w ametyście postać kobieca. Jednak osoba, która to odkryła, zadbała o bezpieczeństwo skarbu, bo najwyraźniej był jej niezwykle drogi. Historycy sugerują, że to zestaw czarownicy, a ona sama najpewniej była służącą czy niewolnicą. Najprawdopodobniej kobieta odprawiała rytuały mające na celu zwiększenie płodności, a także mogła rzucać zaklęcia. To, że wszystkie te rzeczy należały do biednej kobiety, szczególnie cieszy archeologów. Nieczęsto udaje im się bowiem zajrzeć do świata zwykłych ludzi. Większość prac związanych z tym skarbem będzie już dziełem specjalistów od religii starożytnego Rzymu. Oni również nie mają często szczęścia, aby poznać nieoficjalne aspekty tego starożytnego kultu. Mamy nadzieję, że to wideo było dla Was przydatne i interesujące. Możecie je polubić, zasubskrybować nasz kanał i podzielić się opiniami w komentarzach poniżej. Przed nami jeszcze sporo ciekawych materiałów. Do zobaczenia wkrótce!